Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na Jurze, niedaleko hotelu Orle Gniazdo i właśnie będziemy latali w stronę Góry Zborów. Pogoda jest bardzo fajna, bo na koniec dnia właśnie słońce się obniżyło i obniżyło się pod chmurki. Także jesteśmy w fajnym miejscu, zobaczymy. Poproszę Tatianę o podsumowanie. Dzisiaj będziemy pierwszy raz latali Inspirerem 1 Pro. Ja wcześniej latałem Inspirerem 1, a Pro ma trochę inne rozwiązania. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Zatem za chwilę zaczniemy. Tylko sobie. Więc to, co zrobimy w tej chwili, radio na razie wyłączymy. Ok, weźmiemy może na początek kamerę. Spróbujemy polatać na kamerze Z5 z obiektywem 15 mm. Trzeba będzie go pewnie skalibrować na samochodzie, bo tutaj jest dosyć nierówno. A to, ten obiektyw ma to do siebie, że faktycznie musi być i ta kamera musi być równa, żeby się skalibrowała. I trzeba dość dokładnie trafić. Nie zawsze mam wrażenie, że mi się to dobrze zapina. Ale chyba jest dobrze, jeszcze raz sprawdzę. Jest bardzo ciężka. To jest najcięższa kamera, z jaką latałem kiedykolwiek, wiesz? Jeszcze raz. Mam wrażenie, że ona się nie trzyma dobrze, ale się trzyma dobrze. Ok. Check propellers is tightly secured before flying. Na razie to w ogóle nie jest to secured. Dobra. Take off. The home point has been updated. Please check it on landing gear raising. Na pewno przy tej sesji mogę powiedzieć tyle, że przystąpiłem do niej właściwie bez żadnego przygotowania. Oczywiście latam na bieżąco Inspirerem 1, ale jednak dwójka, czy Inspire Pro, przepraszam, ma trochę inne właściwości i wiele rzeczy było tutaj innych, a na pewno kamera też X5 stanowi bardzo duże wyzwanie. Duże możliwości, ale też duże wyzwanie, jako że to już jest trochę inna kamera, trochę inna matryca, inaczej ostrość ustawiamy, inaczej ekspozycję. To wszystko wymaga też na pewno wprawy i przygotowania obycia. I myślę, że można wyciągnąć z tego zestawu, czyli Inspire 1 Pro plus kamera X5, naprawdę dużo dobrego obrazka, świetny obrazek, tylko jest to mega czasochłonne i nie dzieje się to błyskawicznie, tak jak na przykład w przypadku Mavic 2 Pro. Także jeżeli macie dużo czasu, faktycznie to może być fajne rozwiązanie, ale trzeba być świadomym, że za każdym razem przygotowania zajmują około 15 minut. I myślę, że z 10 minut jeszcze składanie całego zestawu. Sama kamera to już jest ceremoniał, co dopiero dron, kalibracja i tak dalej. Ale bardzo fajne obrazki. Ja w załączeniu też może wyrzucę coś ciekawego, jeżeli chodzi o same zdjęcia. Dzięki serdecznie. No cóż, okiem laika zupełnego muszę powiedzieć, że obserwując wszystkie takie ceremonie, oprócz walizki, która pół domu zajmuje,
i pół samochodu i bagażnika, i rozpakowywanie tego, ustawianie, kalibrowanie, co zajmuje już chyba z 15 minut i słońce nam prawie już zaszło w międzyczasie. Jakby się ktoś spieszył, to by nie zdążył. No to potem właściwie, no to te widoki, te obrazy, które widziałam w goglach, no to zupełnie się nie różniły. Obserwowałam wiele razy wszystkie te małe drony, z których korzystałeś, i myślę, że one są 10 razy lepsze, sprytniejsze, sprawniejsze, dużo lepsze widoki i tyle, nie wiem, chyba bym nawet za darmo nie chciała czegoś takiego, tak myślę, ale to ja mówię, jestem laikiem. Patrząc na to z boku, nie polecam.